wieczór. Zaczynamy Fakty po Faktach. Diana Rudnik, witam Państwa i witam mojego i Państwa pierwszego gościa. Jest z nami od nowego w gronie kawalerów Orderu Orła Białego, najwyższego, najstarszego odznaczenia państwowego w Polsce. Czy można oddzielić historię, kartę historyczną, tę legendę od bieżącej działalności? Jednym słowem, czy można takie odznaczenie przyznać za fragment życiorysu? Prezydent mówi, to była moja samodzielna decyzja, nie pytany zresztą o to sam ten wątek rozpoczyna. Twierdzi, że został za to pochwalony przez kapitułę, ale pojawiają się głosy, że to jednak było polecenie i że zapewne z ulicy Nowogrodzkiej. Ile razy pan prezydent mówi o swojej suwerenności, tyle razy jest to znakiem nacisków zewnętrznych. W związku z tym tutaj chyba sam już nam opowiedział, jak wyglądał ten proces. Pełni funkcję, która jest funkcją de facto. O wyborach, w których no być może PiS rzeczywiście będzie chciał sięgnąć po pomoc Antoniego Macierewicza, Jarosław Kaczyński mówi w Oleśnicy dzisiaj tak. Ustawą chcemy zmienić sposób liczenia głosów, by był bardziej przejrzysty. Druga strona, mówiąc, że wybory będą sfałszowane, chcą doprowadzić do wyborczej awantury. Nie możemy do tego dopuścić. Jak złodziej kradnie.